Witajcie kochani na kanale Rock Day. Dzisiejsza lekcja to jest lekcja banalna w zasadzie, jak czyścić gitarę, bo każdy musi pamiętać o tym, że jeżeli gramy na gitarce, to po prostu wskutek grania na strunach zostają fragmenty, nie wiem, naskórka, starty naskórek, pot, co bardzo źle wpływa na brzmienie, no nie tyle samej gitary, na po prostu brzmienie strun, a to za tym idzie też brzmienie gitary. Spędzinohal. Nie ma już herbaty. Tak więc to, o co mi chodzi, to są czynności właśnie po graniu, bo to najważniejsze jest, przed graniem. Przed graniem pierwsza i najważniejsza czynność to jest umycie rąk. To jest bardzo ważne. Umyć ręce. Wiadomo, można się tego nie trzymać zupełnie i mieć to gdzieś. Mieć tłuste ręce, na przykład ktoś wpierniczał pączki albo jakieś coś tłustego i zaraz gra na gitarze, spoko. Nie ma żadnego problemu. Ale po prostu pierwsza rzecz, myjemy ręce. Czyli to jest pierwsza rzecz. Myjemy ręce przed graniem koniecznie. I właściwie tyle. A po graniu mianowicie to jest to, że tak. Ja zwykle używam... akurat mam szmatkę kupioną dawno, dawno już temu. No to jest któraś z kolei. Akurat masz matkę firmy Jim Dunlop. Po prostu firma Dunlop, która robi piórka i różne efekty i tak dalej. To jest, znaczy to może być skarpetka. Chodzi, żeby było bawełniane, żeby było z bawełny, żeby nie z jakimiś sztucznymi rzeczami. Ja po prostu po graniu zawsze przecieram, łapię sobie gryf i przecieram sobie, po prostu łapię sobie tak i przecieram sobie gryf. Znaczy dość mocno, na tyle, żeby pościerać wszystko, co ewentualnie zostało. Przejeżdżam po prostu. Po prostu przejeżdżam sucho szmatku, bez niczego. I mianowicie co jeszcze robię? Robię coś takiego, no wiadomo, gryf też, znaczy korpus też można przejechać. No, też jakieś ślady, jakieś tam syfy się pokazują, prawda, że jakieś od dotykania. To zawsze warto częściej to czyścić, bo czasem gitary się trafiają takie, które po prostu nawet ciężko w ogóle doczyścić. Taka jest prawda. Tak nieczyszczona, 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 nieczyszczona i po prostu się robi tragedia. I dobra, co jeszcze robię? Każdą strunę, biorę sobie tą szmatkę w rękę i każdą strunę łapię. Na takiej zasadzie sobie mogę ją pociągnąć. Widać, o, widać, że ja sobie mogę tą strunę pociągnąć. Łapię tą strunę i po prostu przyjeżdżam wzdłuż. Wzdłuż każdej. O, teraz może sobie wypniemy to. Dobra, kończymy. Po prostu wypinam sobie każdą gitarę. Dobra. Łapię sobie każdą ze strun i przyjeżdżam po prostu wzdłuż. Parę razy sobie przyjeżdżam. Nie, akurat nie będzie chyba za bardzo efektu. Każdą teraz drugą. Teraz trzecią strunę. Czwartą. Piątą. Szóstą. Siódmą. No akurat ja mam 7 strun. I jak już sobie przeczyszczę te struny, to po prostu przyjeżdżam preparatem Dunlop 65. To jest akurat String Cleaner and Conditioner, czyli do czyszczenia strun i taka odżywka do strun. On o tyle ma fajne, że on po prostu ma coś takiego, taki... O, czasem jak się go za dużo wylewa, to po prostu wycieram to szmatką. On ma po prostu taki z włosków zrobiony po prostu taki dozownik. On tam jest w środku taki dzyndzel, więc jak mocniej nacisnę, to płyn się wylewa. I po prostu robię też na takiej zasadzie, że każdą ze strun najpierw sobie troszkę docisnę, żeby wypłynęło, żeby zaczęło być mokre i po prostu przyjeżdżam. Słuchajcie, jak struna brzęczy. To znaczy, że po prostu jej brakuje jej odżywki. Jeszcze oczywiście robię tak, że przyjeżdżam też tutaj te struny, bo w tym miejscu, bo tutaj też czasem jest tak, że one pracują, ten płyn się też rozchodzi, o tak samo robię tutaj przy mostku. Jeżeli akurat dasz radę u siebie w gitarze też tak zrobić, to spoko. No i oczywiste, co robię, najważniejsza rzecz, to właśnie przyjeżdżam wzdłuż. Pierwszą zrobiłem, teraz drugą. Trzecią. Tylko właśnie trzeba każdą strunę po kolei. Nie, że napierniczam w poprzek. Po prostu każdą po kolei przyjeżdżam. Pyk. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Ważne, żeby każdą po kolei. No i oczywiście z biegiem czasu nabierzemy wprawy. To chodzi o to, żeby to zajęło
tylko chwileczkę, a nie żeby, prawda, czyścić 10 godzin. To właśnie są czynności po graniu, czyli takie codzienne czynności, które robimy, bo takie czyszczenie gryfu czy korpusu, czy tam jakieś takie inne elementy okazjonalnie robione, to pokażę w innym filmie. W każdym razie musisz sobie zrobić trochę z tego przygotowania do grania, zarówno jeśli chodzi pod względem ćwiczeń, to co mówiłem wcześniej, rozciąganie na sucho, rozciąganie palców, prawda, i jakieś takie rozgrzewki na gitarze. Trzeba zrobić taki troszeczkę, powiedzmy, rytuał, taką, powiedzmy, no nie wiem, nazwijmy to, powiedzmy, medytacja gitarowa, kurde, żeby to było jakieś takie podejście, no nie tyle, że z szacunkiem, ale podejście po prostu do tego, jak do pewnej takiej listy zadań, którą musimy zrobić. Wtedy ta systematyka i ta, jakby to powiedzieć, ta systematyka grania po prostu będzie usystematyzowana. Po prostu bierzemy to, robimy tak, czyszczę później gitarę, przejeżdżam każdą stronę po kolei, chowam gitarę do pokrowca czy na stojak i git. I później przed następnym graniem, na następny dzień, tak samo robimy. Myjemy ręce przed graniem, robimy rozgrzeweczkę, prawda, na sucho, te wszystkie rzeczy, rozgrzeweczkę taką pracową, ćwiczenia pozostałe, które też zresztą zrobię filmik z ćwiczeniami już konkretnymi, to i to i to, z metronomem, ile czasu i to i tak dalej. No i po graniu czyścimy gitarę, odkładamy. Po prostu niech to będzie taki rytuał, niech to będzie taka medytacja gitarowa. Dobra, w każdym razie tak, jeżeli coś, no nawet nie jeżeli, po prostu napisz komentarz, czy fajny, czy do dupy, czy po prostu, czy dawaj więcej Wojtas, czy cokolwiek, to napisz komentarz. Oczywiście zasubskrybuj kanał, bardzo, bardzo byłoby mi miło, i ten dzwoneczek jeszcze, ten dzyń, dzyń, dzyń nacisnąć, byłoby też super. Także dobra, no myślę, że to na tyle i miłego czyszczenia gitary, także na razie, papatki.